Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na taki nietypowy haul zakupowy ze sklepu Dino. Nieduże zakupki za kwotę 107 zł i 96 groszy. Pokazuję oczywiście paragon, bo ostatnio w komentarzu mi zarzucono, że kłamie, że na pewno nie zrobiłam zakupy za taką kwotę, jak wtedy było w filmie. Więc pokazuję ze sklepu Dino. 107,96. I już Wam pokazuję, co się w tej kwocie mieści. Na pierwszy rzut oczywiście woda niegazowana, 5-litrowa bańka. Kosztuje 2 zł i 29 groszy. Tutaj mam takiego do nuta pączka, takiego różowego, z posypką i z różnymi tam bajerami. I ten pączek kosztował 2,49. Dalej tutaj na promocji wyhaczyłam takie pudełko z lizakami. Nie wiem, ile tu ich jest sztuk, ale wychodzi gramowo prawie 300 gram za takie pudełko z lizakami. Było na promocji i takie pudło z lizakami kosztowało 18 zł i 99 groszy. 19 zł. To są te chupa chupsy. Nie wiem, ile ich tu jest, ale widzę, że jest spore, całe pudło. Także taki lizak na zapas dla dzieci, jak będą chcieli coś słodkiego. 2 Kinder Joye. Oczywiście wersje z tym Harry Potterem, bo przecież teraz chcą kolekcjonować te figurki. I jedno jajko kosztowało 4,99. Także 2 jajka. Dalej mam tutaj sałatę masłową, 2,49 na promocji. Tutaj mam koperek do młodych ziemniaczków. Zrobię sosik koperkowo-śmietankowy do ziemniaczków. 1,99 zł koperek. 2 butle mleka. Mleko świeże z Pol mleku, krasula, 3,19 za butelkę. Tutaj 2 takie hamburgery w bułce. Taki dwupak. I dwupak hamburgerów kosztował 6,99. Dalej mam tutaj kapustę pekińską. Była na promocji po 3,99 za kilogram. Ja wziąłam taką niedużą i za tą kapustę zapłaciłam 2,55. Dalej mam tutaj lody z Hortexu, jakieś Mystery Ice, czajniki Justek, jakichś youtuberów chyba, lód. I ten lód kosztował 3,45. Tu wziąłam taki 6-pak lodów w rożku o smaku śmietankowym plus draża takie kakaowe. I za taki 6-pak lodów 14 zł i 69 groszy. Zaraz to do zamrażarki poleci. I 2 ostatnie rzeczy. Tutaj mam ćwiartkę z kurczaka. Na promocji było po 7,99 za kilogram. Tu miałam prawie 2 kilo, 14 zł i 40 groszy. A jeszcze tu jedna rzecz. Tymbark gazowany, cytryna, mięta. Ten tymbark kosztował 2,59. No i ostatnia rzecz, jest to łopatka wieprzowa. Wzięłam nieco ponad kilogram, na promocji była 14,99 za kilogram i za ten kawałek zapłaciłam 18 zł i 68 groszy. Także napiszcie mi w komentarzu, czy widzicie tą kwotę 107 zł, prawie 108 liczyć. Napiszcie mi w komentarzu, czy widzicie tą kwotę, czy nie, a ja tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia. Cześć!